Warto jeszcze zwrócić uwagę na element, który może zepsuć nam całe przygotowanie i prezentację, jakim jest stres i trema. To najczęściej wyrażany element, to najczęściej wyrażany problem przez uczestników, kiedy przygotowują się do przyszłych prezentacji. Na samym początku warto zastanowić się, czym w ogóle jest stres. A najprościej rzecz ujmując, stres jest naturalną reakcją organizmu na pewnego rodzaju zagrożenie. Wystąpienie publiczne i prezentacja takim zagrożeniem mogą dla organizmu być. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy wystawiani na publiczną ocenę, a to niewątpliwie jest bardzo stresujące. Co za tym możemy zrobić, żeby mniej się stresować, żeby mniej przeżywać tremę? Jeszcze przed wystąpieniem i prezentacją warto zastanowić się, co tak naprawdę nas stresuje, co tak naprawdę wzbudza w nas poczucie lęku, strachu bądź wzbudza tremę. Przede wszystkim to uświadomienie pozwala nam zdefiniować konkretne obszary, nad którymi powinniśmy sobie popracować. Jeśli zatem przed wystąpieniem stwierdzam, że samo w sobie wystąpienie zaczyna mnie denerwować, to jeszcze powinnam sobie zadać pytanie, co konkretnie w tym wystąpieniu może mnie stresować, denerwować, sprawiać, że no poczuję właśnie tremę. Uszczegóławiając te informacje dostanę jako tako narzędzie do pracy nad tym, czym powinnam się zająć przed wystąpieniem i przed prezentacją.